Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim uniewinniła Iwonę Ochocką, czyli tczewską liderkę strajku kobiet i dyrektorkę jednej ze szkół. Zastępczyni rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli zarzucała Ochockiej wyprowadzenie dzieci na ulicę, wykrzykiwanie wulgaryzmów i wzywanie do przemocy wobec zwierząt. Za donosem na dyrektorkę stoi m.in. poseł Kazimierz Smoliński. Na początku tego roku Barbara Leśniewska, czyli zastępczyni rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim, wszczęła postępowanie wobec Iwony Ochockiej, tczewskiej liderki strajku kobiet. Zarzucała mi w dwóch punktach. Po pierwsze, wyprowadzenie dzieci i młodzieży na ulicę w trakcie pandemii i zorganizowanie protestów, a po drugie, zachowanie uchybiające godności zawodu nauczyciela oraz nawoływanie do przemocy i znęcania się nad zwierzętami. Jeden i drugi absurdalny zarzut udało nam się obalić w trakcie przesłuchania i komisja dała wiarę moim zeznaniom i oświadczeniom, więc skończyliśmy z wyrokiem uniewinniającym, z orzeczeniem uniewinniającym. W dniu odczytania orzeczenia Ochockiej towarzyszyła posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Beata Maciejewska, a także adwokaci. Komisja dyscyplinarna uznała, że Leśniewska nie zdołała udowodnić winy tczewskiej dyrektorki. Ochocka wyjaśniła, że słowa manifestu Kaczor do Wora nie nawoływały do znęcania się nad zwierzętami, a ona sama nigdy nie namawiała swoich uczniów do uczestnictwa w strajkach. Uczniowie z jej szkoły mają mniej niż 14 lat, a jedynie starsze dzieci mogą według regulaminu Facebooka korzystać z portalu, na którym pojawiały się informacje o strajkach. Ochocka twierdzi, że Barbara Leśniewska manipulowała dowodami. Dowody, którymi się posługiwała, nie wystarczyły do tego, żeby udowodnić moją winę, a ja ze swojej strony w przekonujący sposób pokazałam i mój punkt widzenia, moje działania i wszystko to, co się działo w związku z tą całą sprawą. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli to organ pierwszej instancji, a to oznacza, że nie jest wykluczony ciąg dalszy sprawy. Ścieżki są dwie. Pierwsza to jest taka, że nie dzieje się nic dalej, czekamy na uprawomocnienie. Albo pani Leśniewska może odwołać się od decyzji pierwszej instancji, od orzeczenia właśnie Komisji Dyscyplinarnej, do Komisji Odwoławczej w Warszawie. Iwona Ochocka jest przekonana, że cała sprawa to polityczna zemsta, jakiej miał dokonać poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Przypomnijmy, że jednym z punktów strajku kobiet w Tczewie był protest pod biurem Smolińskiego. Poseł do dziś nie odniósł się do tego zarzutu. Słynny SMS wysłany przez posła Kazimierza Smolińskiego bezpośrednio do pani kurator pomorskiej Małgorzaty Bielank, gdzie pan Smoliński wprost mówi, żeby zajęła się moją sprawą. No jest ewidentnie próbą zastraszenia politycznego, zamrożenia nie tylko mnie jako członkini Wiosny Lewicy, ale w ogóle dyrektorów. Zanim Iwona Ochocka została liderką strajku kobiet, była już lokalną działaczką lewicy. Spytaliśmy, czy donos posła Smolińskiego, postępowanie dyscyplinarne i zwolnienie jej męża z państwowej spółki zmotywowały ją do większego zaangażowania się w politykę. Nie, działalność pana Smolińskiego absolutnie oburzająca i pozbawiona wszelkich skrupułów nie wpłynęła w żaden sposób na moją aktywność polityczną, natomiast wkurzyła mnie do tego stopnia, że postanowiłam, że się nie dam, po prostu nie możemy robić kroków wstecz, mimo że ponieśliśmy też konsekwencje jako rodzina. Dowodów twardych na zwolnienie mojego męża nie mamy, ale mamy informacje z trzeciej ręki. Myślę, że też ten nasz transparent słynny, na który rozpisałyśmy, bo kobiety są administratorkami tej grupy, rozpisałyśmy konkurs w Tczewie, jak będzie brzmiał. No i wyszło, wybaczcie utrudnienia, Tczew ma rząd do obalenia. Myślę, że to i ta pięciotysięczna rzesza ludzi fantastyczna spowodowała, że niektórzy poczuli się mocno zaniepokojeni, nie wiem, może tak bardzo oburzeni, że jednak w Tczewie jest ten podskórny protest i tętni gdzieś tam w żyłach, a ktoś sobie pomyślał, że na przykład już wszyscy są obojętni. No nie bądźmy obojętni, ponieważ obojętnych obywateli bardzo władza lubi, niezależnie kto, jaka, bo każda trochę do tej dyktatury zmierza. Więc nie bądźmy obojętni, bo mnóstwo rzeczy się dzieje, kiedy odwracamy wzrok.